Województwo łódzkie jest województwem typowo rolniczym, gdzie mamy różnorodną produkcję rolną. Wspieramy bioróżnorodność. Bioróżnorodność w województwie łódzkim, ale również w polskim rolnictwie dla nas jest najważniejsza i również w strategii rozwoju województwa łódzkiego bardzo mocno podkreślamy, żeby środki również europejskie, jak i krajowe płynęły właśnie na rozwój bioróżnorodności, na rozwój małych i średnich gospodarstw i bardzo mocno wspieramy i dbamy o żywność wysokiej jakości, dlatego zakładamy sady tradycyjne z naszymi parkami krajobrazowymi województwa łódzkiego. W tamtym roku zasadziliśmy ponad 1200 drzew mimo COVID-u, a sady tradycyjne, ten pomysł powstał właśnie w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Chciałem tu też powiedzieć, że zasadziliśmy tradycyjny sad również w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiemy, że w ogóle Polska i województwo łódzkie, jak ma, tych naturalnych sadów jest bardzo dużo. Pomysł jest dlatego, żeby edukować młodzież i przyszłość naszych pokoleń, dlatego parki krajobrazowe również z zarządem województwa łódzkiego podjęliśmy taką inicjatywę, żeby takie sady tradycyjne zakładać w wielu miejscach w województwie łódzkim. Chociaż w każdej gminie taki sad tradycyjny powstał. Planujemy również w przyszłości zrobić taką trasę owoców pamięci bioróżnorodności sadów tradycyjnych i spożywać pyszne owoce, chwilę relaksu i oddechu, żeby dalej poznawać województwo łódzkie. Projekt Owoce Pamięci realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego na zlecenie województwa łódzkiego dzisiaj gości w Wólce Łasieckiej. To jest gmina Bolimów i tutaj posadzone zostało 250 drzew w alejach przydrożnych. W tym projekcie właśnie o to chodzi, żeby sadzić drzewa tradycyjnych odmian w przestrzeni publicznej, w przestrzeni dostępnej dla każdego, po to, aby można było z nich wziąć potem zrazy, przeszczepić na inne podkładki i posadzić w dogodnym dla siebie miejscu, ale również po to, aby przede wszystkim cieszyły podniebienia smakoszy, którzy będą z nich korzystać.